Na ile wojna w Ukrainie przyczyni się do stworzenia nowego porządku świata? Czy będziemy świadkami geopolitycznej i prawnej zmiany o znaczeniu globalnym? O tym rozmawiać będę z Dainiusem Żelimasem, litewskim prawnikiem, profesorem Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Michała Romera, od 2021 roku dziekanem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, byłym sędzią i przewodniczącym Sądu Konstytucyjnego Litwy, członkiem Trybunału Stałego Arbitrażu oraz byłym doradcą prawnym litewskiego ministra ochrony kraju. Profesor Dainius Żelimas jest specjalistą w dziedzinie prawa międzynarodowego, dyplomatycznego i konsularnego. Dzień dobry, Labadia Najems. Dzień dobry. Proponuje pan, aby oprócz Międzynarodowego Trybunału do spraw agresji na Ukrainie powołać specjalny trybunał do zbadania zbrodni reżimu Aleksandra Łukaszenki. Tak, absolutna racja. Zobaczmy, co się dzieje na Białorusi. Z jednej strony Łukaszenka jest już współwinny agresji, bo niezależnie od tego, że neguje dołączenie do wojny, że nazywa to udzieleniem terytorium siłom rosyjskim, to już jest akt agresji. Jest ona powszechnie uznawana w prawie międzynarodowym. Tu nie ma się o co spierać. Jeśli chodzi o Trybunał Specjalny do spraw agresji na Ukrainę, to Łukaszenka również byłby jednym z oskarżonych. Ale jest jeszcze jeden szczegół. Zbrodnie na narodzie białoruskim, o których możemy mówić nie od 2020 roku, ale od momentu dojścia Łukaszenki do władzy w 1994 roku. Zbrodnie te są w prawie międzynarodowym uznawane za zbrodnie przeciwko ludzkości. Co mamy przez to rozumieć? To, co jest szczególnie widoczne po 2020 roku. Masowe tortury, masowe pozbawienia wolności lub ograniczenie wolności z powodów, które nie są dozwolone przez prawo międzynarodowe. Nie jest tajemnicą, za co ludzie są aresztowani i sądzeni. Za znieważenie samego Łukaszenki, za udział w wiecach, za noszenie symboli narodowych i tym podobne. Wreszcie trzecią zbrodnią przeciwko ludzkości jest prześladowanie z powodów politycznych i narodowych. Kiedy mówię z powodów politycznych, mam na myśli fakt, że ludzie domagają się ustąpienia Łukaszenki, aby mogły nastąpić demokratyczne zmiany. Z powodów narodowych, symboliki narodowej, która paradoksalnie, zgodnie z deklaracją suwerenności państwa białoruskiego, musi być chroniona. Łukaszenka, jak pani sama widzi, tego nie robi. Wreszcie czynem przestępczym jest wymuszanie zniknięcia liderów opozycji. Możemy założyć, że zostali zamordowani. Mówimy tu o początku 2000 roku. I wreszcie deportacja, która obecnie rozumiana jest nie tylko jako przymusowy wywóz, ale także jako swoiste zmuszenie osoby do wyjazdu w obawie przed prześladowaniami. Mamy wiele takich przypadków na Litwie. W czym tkwi problem? W przeciwieństwie chociażby do Ukrainy, gdzie zbrodnie przeciwko ludzkości mogą być badane przez Międzynarodowy Trybunał Karny, tutaj nie ma żadnego Międzynarodowego Trybunału. Z drugiej strony, znowuż w przeciwieństwie do Ukrainy, na Białorusi nie ma niezależnego i obiektywnego systemu egzekwowania prawa. Wręcz przeciwnie. Paradoksalnie to właściwie teraz zaczynamy inicjować te sprawy. Największymi zbrodniarzami są nie kto inny jak tak zwani białoruscy sędziowie. Można by jeszcze dodać śledczych i prokuratorów. Formalizując te wszystkie represje, wysyłają konkretną osobę do więzienia. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak pomyśleć o specjalnym trybunale. Ta idea dopiero teraz zaczyna być dyskutowana. Myślę jednak, że nieuchronnie, wraz ze zwycięstwem Ukrainy, mam nadzieję, zostanie ona zrealizowana. Czy państwo bezprawne może być demokratyczne? Państwo bezprawne w moim przekonaniu nie może być demokracją, bo demokracja nie może być dyktaturą większości. Nie może to być zachowanie na zasadzie robię jak chcę. W demokracji nieuniknione jest przestrzeganie praw, inaczej nie jest to demokracja, to jest anarchia. Może należałoby poszukać jakichś innych systemów. Demokratura, jak mawiał bardzo często świętej pamięci Leonidas Donskis. Bywa i tak, że nikt nie przestrzega prawa, ale jest to wola większości. Tego też nie nazwiemy prawdziwą demokracją. W jednym z wywiadów powiedział pan, że brakuje panu bardziej aktywnego działania służb porządkowych w kraju. Czy uważa pan, że już dawno należało aresztować niektórych prorosyjskich działaczy? Myślę, że ograniczenie wolności było możliwe od dawna. Tak naprawdę uważam, że krajowym organom ścigania brakuje elementarnego zmysłu obywatelskiego i oceny sytuacji. Zbędnie zaś udają one neutralność moralną.
moralną. Niektóre czyny są w sposób oczywisty przestępcze. Nie wiem, jakich podstaw jeszcze się szuka. Na przykład takie stwierdzenie jak to, że Rosja na Ukrainie ratuje świat od faszyzmu. Albo że deportacja ludności litewskiej była uzasadniona w imię kolektywizacji i innych szlachetnych celów. Chodzi o bezpośredni artykuł kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność za popełnienie zbrodni międzynarodowych. A nasze służby porządkowe nie reagują? Nie, absolutnie. Według mojej wiedzy nie robią w tym zakresie absolutnie nic. Chociaż ten sam Algirdas Paleckis został skazany za powiedzenie "swoi strzelali do swoich". Nie wiem więc, na czym w tym przypadku polega różnica. Nie mówię o innych przypadkach, na przykład kiedy deklaruje się dążenie do bliższego sojuszu z Putinem i Łukaszenką. Zgodnie z konstytucją, zresztą jest dokładny tego zapis, takie działania, które zmierzają do wejścia przez Litwę w sojusz z państwami postsowieckimi, są sprzeczne z niepodległością Litwy. Kodeks karny podaje długą listę czynów sprzecznych z niepodległością. Najważniejsze są dwa. Pomoc obcemu państwu i tworzenie niekonstytucyjnych organizacji. Ale są wśród nich także takie czyny, jak na przykład dezinformacja, która w świetle konstytucji jest karalna. Dezinformacja, jak wyjaśnił Trybunał Konstytucyjny, jest atakiem na podstawy konstytucyjnego porządku państwa. Propaganda wojenna jest przez konstytucję zakazana. Jest to również atak na podstawy porządku konstytucyjnego. To jest zasadniczo to, co robią te osoby. Są one bezpośrednio zaangażowane w operacje dezinformacyjne przeciwko Litwie w obcych krajach. Nie nazwałbym tego telewizją, ale telewizją propagandową. Nie są to media. Bezpośrednio szerząc w swoich audycjach propagandę wojenną. Nie wiem, czego jeszcze potrzeba. Myślę, że powodem takiego stanu rzeczy jest to, że poziom edukacji w kraju gwałtownie spada. Nie warto już być obywatelem, nie warto wykazywać osobistej inicjatywy. No i oczywiście prokuratorzy zbytnio się nie starają. Nie chcę być zbyt ironiczny, ale w naszym zawodzie prawniczym jest wiele osób, które z powodzeniem rozwijały swoje kariery w różnych systemach. I to jest najwyraźniej problem o podłożu moralnym. Taka moralna problema. W tym roku Litwa obchodzi 100. rocznicę uchwalenia pierwszej demokratycznej konstytucji i 30. rocznicę uchwalenia obecnej obowiązującej konstytucji. Czy pasuje ona do naszego dynamicznego życia? Czy nie jest przestarzała? Ta, która obchodzi swoje stulecie, niestety nie przetrwała nawet 4 lat. Może nawet więcej. System, który został stworzony 100 lat temu, był niestety dla Litwy trochę przedwczesny. Wystarczyły 4 lata. Tylko 4 lata Litwa wykazywała dojrzałość wobec idei demokracji. Oczywiście nie obyło się bez wad. Obecna konstytucja jest właściwie, mimo że historię Litwy można mierzyć w stuleciach, najdłużej obowiązującą konstytucją Republiki Litewskiej. Konstytucja państwa litewskiego w ogólności. I myślę, że ten fakt jest poniekąd odpowiedzią na pani pytanie. Faktycznie jest ona dostosowana do zmieniających się warunków otoczenia i życia. I choć 1992 rok mógłby się wydać pod wieloma względami bardziej optymistyczny, brak wyzwań stawianych przez internet, bardziej pozytywne nastawienie do przyszłości i stosunków międzynarodowych, konstytucja nie przeszkadzała w naturalnym rozwoju życia, chroniąc jednocześnie podstawowe wartości. I sporo jej treści, drogą interpretacji, można po prostu dostosować do wyzwań codziennego życia. Na przykład zakaz posiadania baz wojskowych okazał się mniej bezwzględny. Jeśli Litwa jest członkiem NATO, nie obejmuje to sojuszniczych baz wojskowych. Inny przykład, koncepcja rodziny. Znowuż w odpowiedzi na naturalną ewolucję społeczeństwa spada liczba zawieranych małżeństw. Są też związki zawierane przez przedstawicieli tej samej płci. Czyli nie ma potrzeby zmieniać słów konstytucji. Trzeba ją zinterpretować. Ale konstytucja litewska zawiera jeden z najsurowszych w Europie zapisów dotyczących obywatelstwa. To jest rzeczywiście ten zapis konstytucji, którego nie można zmienić w celu liberalizacji wielokrotnego obywatelstwa. Tak naprawdę idea tego zapisu sięga 1992 roku i jeśli miałbym teraz podać pani powód, dla którego go wprowadzono, jest nim próba zapanowania nad tym, aby nasi obywatele nie stali się obywatelami Polski, Rosji i podobnych krajów. To była kwestia lojalności. Niestety stosunki Litwy z Polską w okresie międzywojennym nie były najlepsze. W gruncie rzeczy
jednak ten aspekt lojalnościowy pozostał, ale dziś konstytucja mówi o nieprzystępowaniu do postsowieckich Unii Wschodnich. Nawet jeśli myślimy o liberalizacji wielokrotnego obywatelstwa, należy wprowadzić pewne zabezpieczenia. Słyszałem, chociaż nie wiem ile jest takich przypadków, że nawet teraz niektórzy w drodze wyjątku posiadający obywatelstwa litewskie i rosyjskie w szeregach rosyjskich sił zbrojnych walczą przeciwko Ukrainie. Zasadniczo nie powinno tak być. Przypuszczam, że pewne zabezpieczenia zostaną zachowane, ale w tej kwestii referendum musi się odbyć. Taka jest nasza konstytucja. Rzeczywiście pod tym względem nie jest elastyczna. Co pan sądzi o pomyśle pozbawienia obywatelstwa tych, którzy popierają zbrodnie wojenne? Łotwa już to zrobiła. Czy Litwa powinna pójść za przykładem Łotwy? Nie jestem pewien, czy Łotysze rzeczywiście to zrobili. Są zasady prawa międzynarodowego. Nasza konstytucja uznaje prawo międzynarodowe za swoiste konstytucyjne minimum praw człowieka. Pozbawienie danej osoby obywatelstwa, jeśli miałaby ona pozostać bezpaństwowcem, jest w zasadzie niemożliwe. Istnieje również zwyczajowa norma prawa międzynarodowego, że każdy człowiek musi mieć jakieś obywatelstwo, że należy zmniejszyć liczbę bezpaństwowców. Pozbawienie obywatelstwa za nielojalne zachowanie w zasadzie jest możliwe pod warunkiem, że dana osoba nie pozostanie bezpaństwowcem. Ale ja bym się bardziej zastanowił nad ściganiem takich ludzi. Tu nasze prawo naprawdę kuleje. Narodowość jest tu raczej sprawą drugorzędną. Przecież to są pojedyncze przypadki, więc myślę, że to jest problem raczej z palca wyssany. Kiedy nasi politycy nie znajdują bardziej urozmaiconych sposobów do wyrażania siebie, podnoszą właśnie takie kwestie. Bo oni postawili takie hasło: bez patriotyzmu, bez obywatelstwa. W pewnym sensie mają rację. Obywatelstwo oznacza lojalność wobec kraju, którego jest się obywatelem. Ale powtórzę, moim zdaniem bardziej owocnym rozwiązaniem byłoby pociągnięcie takich osób do odpowiedzialności prawnej, bo w świetle naszego kodeksu karnego nie można usprawiedliwiać zbrodni międzynarodowych i agresji między innymi przeciwko Ukrainie. Nie mówię o zbrodniach sowieckich na ludności litewskiej. Uważam więc, że należy tu rozważyć inne środki. Lietuvos gyventojus, tai čia matyt kitas priemonės reikėtų svarstyti. W ciągu tych 30 lat, jakie były główne próby zmiany konstytucji? Ile razy była ona zmieniana? Podejmowano różnego rodzaju próby. Ile poprawek zostało zgłoszonych, jeśli się nie mylę, to około 13, może 14. Nawet w tym roku wprowadzono kilka poprawek. Ale najważniejsze jest to, że te poprawki nie zmieniły istoty konstytucji. Tak więc w praktyce nie mamy żadnych poprawek, które zasadniczo zmieniałyby koncepcję praw człowieka. Nie mamy poprawek, które zasadniczo zmieniałyby formę rządu. I to może nas odróżniać od krajów postsowieckich, w których demokracja jeszcze się nie zakorzeniła. Wiele państw postsowieckich rzeczywiście było rozdartych między rządami parlamentarnymi a prezydenckimi, a to tak naprawdę nie przynosi państwu żadnej stabilności. Zmiany w litewskiej konstytucji, przynajmniej większość z nich, można określić jako konieczne, na przykład w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej. Kiedy Litwa zdecydowała się na przystąpienie do Unii Europejskiej, nieuniknione było wprowadzenie zmian do konstytucji w celu ustalenia chociażby, że instytucje litewskie powierzają i dzielą kompetencje z instytucjami Unii Europejskiej. Aby normy prawne Unii Europejskiej były stosowane na Litwie jako krajowe normy prawne. Przecież istniała też wcześniejsza norma, że ziemia mogła należeć tylko do obywateli Republiki Litewskiej. To była kwestia, która wymagała liberalizacji. Wybory samorządowe powinny zostać otwarte dla obywateli Unii Europejskiej i nie tylko. Dla wszystkich mieszkających tu na stałe, ale nie będących obywatelami Litwy. I wiele innych kwestii. Większość poprawek dotyczyła tak naprawdę członkostwa w Unii Europejskiej. Niektóre z nich były bardziej pragmatyczne, na przykład wydłużono kadencję rad samorządowych do 4 lat, bo była wyraźnie za krótka. Kolejna poprawka, na którą zwróciłbym uwagę, która w pewien sposób zbliżyła Litwę do innych krajów europejskich, to wprowadzenie indywidualnej skargi konstytucyjnej w 2019 roku. Otóż w tym roku jedna z poprawek, implementujących w końcu decyzję Europejskiego
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie byłego prezydenta Litwy, Paksasa. Tak, czy uważa pan, że błędem było wydanie przez Trybunał Konstytucyjny tego konkretnego orzeczenia w sprawie Paksasa? Nie uważam, że to był błąd. Powstaje pytanie, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka patrzyłby na tę kwestię dzisiaj, dokładnie dzisiaj, bo pamiętamy tego polityka jako jednego z najbardziej prorosyjskich polityków, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, niemalże popierającego aneksję Krymu, jeśli dobrze pamiętam. Trybunał Konstytucyjny najwyraźniej nie pomylił się w tym zasadniczo, a pamiętamy też o powodach impeachmentu. Widzi pani, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał sprawę, zanim przystąpił do tego Europejski Trybunał Praw Człowieka i po prostu nie miał takiego wiarygodnego punktu odniesienia w Europie, a ponieważ nie było żadnego zapisu odnośnie terminu, na jaki dana osoba zostaje zdyskwalifikowana, to zupełnie logiczne było stwierdzenie, że jeżeli dana osoba złamała już przysięgę wierności wobec państwa, to nigdy więcej nie może sprawować tego samego urzędu, który jest związany z przysięgą wierności. Takie jest na przykład podejście amerykańskie, więc Litwa nie stanowi pod tym względem wyjątku. W Stanach Zjednoczonych, jeśli prezydent zostałby usunięty drogą impeachmentu, nigdy nie mógłby ponownie objąć tego stanowiska. Jest to naturalne i całkowicie zrozumiałe. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął tę sprawę 7 lat później. Takiego przypadku nie było nigdzie w Europie. Litwa jest jedynym krajem europejskim. Trybunał nie kwestionował istoty decyzji, faktu konieczności usunięcia, ale kwestionował samą karę usunięcia dożywotniego, że była nieproporcjonalna. W tym miejscu Sąd Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał potem, że sytuacja, w której Konstytucja i Europejska Konwencja Praw Człowieka są ze sobą sprzeczne, jest anomalna według tej samej Konstytucji Litwy i że ta sprzeczność musi być wyeliminowana, a eliminacja musi być dokonana właśnie w tym przypadku przez zmianę Konstytucji, co też zostało zrobione. I tak można by bardzo długo zgłębiać temat. Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmował się bardzo wąską kwestią, wyborami do parlamentów, biernym prawem wyborczym do udziału w wyborach parlamentarnych. Trybunał Konstytucyjny zajął się całą istotą impeachmentu, kwestią przysięgi i nie chodzi tu tylko o posłów, ale także o prezydenta i niektórych sędziów. W rzeczywistości jest to kwestia o wiele szersza pod względem zakresu i prawdopodobnie nie należy tu nikogo obarczać winą. To są dwa różne systemy prawne i choć są od siebie zależne, to jednak Konstytucja i Europejska Konwencja Praw Człowieka rozwijają się równolegle i czasami dochodzi do takich kolizji. Co pan sądzi o sporach między prezydentem a rządem, o to, kto powinien reprezentować Litwę na szczytach Unii Europejskiej? Brakuje dokładnego zapisu w tym zakresie. Jest takie powiedzenie szczególnie lubiane przez konstytucjonalistów. Konstytucja, nawet jeśli jej tekst słowny nie jest doskonały i nie odpowiada na wszystkie pytania, jest prawem idealnym w tym sensie, że nie ma luk. Konstytucja powinna w gruncie rzeczy udzielać odpowiedzi także na to pytanie, ale jedyną instytucją, która mogłaby sformułować taką odpowiedź jako oficjalną i prawnie wiążącą, jest Trybunał Konstytucyjny. Do tej pory nie wniesiono takiej sprawy. Oczywiście można przyznać, że w 1992 roku Litwa nie była członkiem Unii Europejskiej i nie było czegoś takiego jak Rada Europy. I to nie było istotne pytanie. I znowu, jeśli chodzi o poprawki dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, to znowu kwestia ta nie była szczególnie istotna w 2004 roku, lecz dopiero po traktacie lizbońskim. W zasadzie i tutaj można powiedzieć, że z jednej strony to prezydent, ale podkreślam, że we współpracy z rządem, decyduje o głównych kwestiach polityki zagranicznej, ale Unia Europejska to nie tylko polityka zagraniczna. W Unii chodzi także o delegowanie, o to, co jest delegowane z tego, co klasycznie przywykliśmy postrzegać jako politykę wewnętrzną. Osobiście nie wydaje mi się normalne reprezentowanie w Radzie Szefów Państw Europejskich przez prezydenta w kwestiach, które zasadniczo leżą w gestii rządu. Prezydent nie ma praktycznie żadnych kompetencji w zakresie bieżącego zarządzania krajem, takich jak energia i wiele innych kwestii. W takich przypadkach w zasadzie reprezentantem kraju powinna być osoba, która jest odpowiedzialna za działalność rządu. A jak zakończyć taki spór? Pana zdaniem Sejm mógłby uchwalić ustawę, która zobowiązywałaby na przykład szefa rządu do wyjazdu na szczyty i wtedy ktoś z przedstawicieli prezydentury bądź Sejmu mógłby się do tej decyzji odwołać lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego i wtedy to Trybunał Konstytucyjny podejmowałby ostateczną decyzję w tej sprawie, tak?
Jedna ze ścieżek, owszem, Sejm może właściwie zrobić wszystko, co jest dozwolone przez Konstytucję. Może więc przyjąć ustawę. Niechybnie trafiłaby ona do Trybunału Konstytucyjnego i ostatecznie, wraz z odpowiedzią Trybunału Konstytucyjnego, okazałoby się, czy zmiana Konstytucji jest potrzebna. Proszę też zauważyć, że w Radzie zasiadać może tylko 4 prezydentów. Chodzi też o to, że Trybunałowi Konstytucyjnemu brakuje obecnie, moim zdaniem, obiektywizmu wobec instytucji prezydenta. Znam co najmniej 2 takie sprawy w tym roku, które są bardzo słabo uargumentowane prawnie, ale w zasadzie ratują dekrety prezydenckie przed uznaniem ich za niekonstytucyjne. Znam co najmniej 2 takie przypadki. I dlatego osobiście, tu tylko wyrażam swoją opinię, obserwując tegoroczne przypadki, uważam, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego byłoby nadal na korzyść prezydenta. Czy chce pan powiedzieć, że obecny Trybunał Konstytucyjny jest stronniczy i uprzedzony? W przypadku prezydenta myślę, że tak. Mam 2 bardzo konkretne przykłady z tego roku. Z jednej strony, gdy z inicjatywy prezydenta w trybie uproszczonym odwołano jednego z sędziów Sądu Najwyższego i jednego sędziego Sądu Apelacyjnego, omijając moim zdaniem obowiązującą procedurę impeachmentu. Trybunał Konstytucyjny, pozornie ratując dekret prezydenta i inicjatywę, stwierdził, że jeśli Sejm nie zorganizuje impeachmentu, to prezydent musi mieć wyjście. I tu między innymi dochodzi nawet do sprzeczności z zaleceniami międzynarodowymi, wedle których najwyżsi sędziowie są odwoływani, nawet w związku z podejrzeniem o korupcję. Powinien jednak istnieć bardziej odpowiedni proces prawny i kwalifikowana większość w parlamencie. W tym miejscu sędziowie zostali odwołani z pominięciem procedury. Mam jeszcze jeden bardziej specyficzny przypadek. Sędzia byłego Trybunału Konstytucyjnego został mianowany do Sądu Najwyższego, nawet bez badania stanu zdrowia. Bez nawet tak zwanego security clearance, poświadczenia bezpieczeństwa, czyli sprawdzenia wiarygodności i lojalności tej osoby. I to zostało zrobione dekretem prezydenckim, a Trybunał Konstytucyjny odmówił zajęcia się konstytucjonalnością tego dekretu. To tak jakby nie miało znaczenia, jakie kandydatury są przedkładane parlamentowi. A co jest kołem ratunkowym w przypadku, jeśli Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie sprawę w taki sposób? Można złożyć skargę do Trybunału w Strasburgu? Nie. Widzi pani, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego, nawet w kwestii Rady Szefów Europy, przynajmniej byłoby jasne, że musimy na przykład dążyć do zmiany konstytucji lub że takie poprawki nie są wymagane. Jeśli miałbym orzekać przeciwko prezydentowi, to może nie byłoby konieczne. Nie zmienia to faktu, że byłby to logiczny sposób rozstrzygania sporu. Jest ustawa konstytucyjna o przynależności do Unii Europejskiej. Jest kilka artykułów dotyczących podejmowania decyzji o pozycji Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej. Można więc byłoby dodać jeden artykuł, co mógłby zrobić Sejm, dotyczący tego, kto kogo i w jakim zakresie reprezentuje w Radzie Szefów Europy. Na przykład logiczne byłoby, że prezydent reprezentuje w kwestiach obrony i bezpieczeństwa, a we wszystkich innych kwestiach reprezentantem tym jest premier. Z innej strony widzę jednak, że zmiany w konstytucji nadal wymagają bardzo kwalifikowanej większości posłów w Sejmie, a jest to dziś mało prawdopodobne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I Państwu dziękuję bardzo i zapraszam na następny program za tydzień. Do zobaczenia.